Mano w kolejnym vlogu, jak widać siuntka na garażu, ale już tym razem nie, że coś się zepsuło, choć ostatnio były wyciągane wtryski, bo coś nierówno chodził i są złożone bez podkładek na wtryskach, tylko są posmarowane te stożki, leciutko posmarowane o taką pastą Rains i się trzyma. Sprawdzałem kartkę, to nie syczy, bo coś słyszałem, jakby coś syczało, ale to nie to. To po prostu od wiatraka, jakby tak słychać. Tu mamy paczuszkę, znaczy nie zamówioną z Zenoxa, tylko jakby tam co innego. Tu mamy farba w siewniku, co malowałem koła w siewniku. Tam w puszce jest, co malowałem grabki. Tak, w siewniku jest kilka zmian, to też wam pokażę, bo dzisiaj taki vlog byłem, co się tu zmienia albo coś. O, Fergusonie dętka była zmieniona, też mam nagranie i zdjęcie teraz widzicie. Dobra. Tu mamy lampę. Ale to nie byle jaką lampę. Poznaje ktoś taką lampę, jaka to jest? Chyba ta, nie? To jest oryginalny szperacz z tego ciągnika, znaczy obudowa, bo szkło kupiłem teraz macie tutaj screena. Za ile dwa szkła kupiłem? Za dwa szkła zadałem z wysyłką 37 zł 90 groszy. Jak dla mnie to jest cena chyba bardzo dobra. Tu jest drugie szkło, identyczne Zelmot Halogen Made in Poland. Choć nie wiem, czy w ciągnikach nie były inne, ale tu mam niestety inny problem, bo moja ramka potrzebuje, o tak jak widać na zdjęciu, takie jakby sprężyny. A niestety myślałem, że są od tego trzeciołajstwa, ale nie ma. A w takich innych ramkach, o, bo to jest w tym, jakby to było takie samo, to bym zamienił, ale o, to jest szersze. Tu się odgina to te, ale też może chyba pęknąć, nie wiem. W ogóle to zobaczymy, czy to by pasowało. Mam dwa szkła, myślałem, że do 30 jeszcze zrobić, ale to do 30 jest gorzej, bo powinno być zadziałało, ale widzicie, jak tu wystaje, właśnie dlatego to jest minus. Ale w 30 jest inna obudowa, bo ona tak to się odkręci, to będzie do dupy wyglądać. No więc ze szperaczem dzisiaj nic nie podziałamy, a mam plan. Ktoś powie właśnie, a gdzie masz środek? To już jest inne zastosowanie. Mamy lampy kwadratowe, te fabryczne, tego klasy są inne. Powinny być tu jeszcze z takimi jakby, no jakby odblask. Odblaski też są trochę inne, ale mam plan przykręcić ten szperacz, jak tu był, i tego LED wsadzić w środek. Tylko minus, jak go zamontować w środku. Ale już tam jakoś coś kombinowałem, to by dało radę. Kabel by puścił tak, jak jest tu o szperaczu tym. Tylko najgorszy minus, zamontować szkło i szperacz w środku, znaczy glewę w środku. Bo tu mamy szafeczkę, tu jest odrometa. O, i myślałem, że będą takie sprężyny. Ale to trzeba podjechać do UKV albo zamówić. Jeszcze zobaczę. Jak się nie będzie jechać, to się zamówi po prostu, bo to chyba ze trzy są potrzebne. Bo tak myślałem, no może będzie, ale to jednak nie ma. Tu jest taka lampa, jak była na nim, to jest od Delty. Więc dzisiaj ze szperaczem nic nie podziałam, bo wczoraj patrzyłem, jak to zamontować. No ale się nie da. Niestety. No kurde, zobaczymy. No i nie wiem, bo pomalowałem. To, że tu jest obtarte, to nic. I to też lekko, ale to muszę zrobić, bo tu jest gwint popsuty. No ale szkoło chyba ładne, nie? To jest to fabryczne takie. Mi się bardzo podoba. O, tu znacznik, jak był, tak był. A tu mamy drugi. 3 lata jest już kupiony i przyspawany. Tu trzeba było rurę przyspawać. Tu go wyprostować, to jest taka wzmocnienie, się go pomaluje ładnie. Jeszcze zostało łańcuch podczepić. O, nowy kolorek kół, wiem, trochę do dupy. Mógł być o takie coś. To koło też pomalowane. Piasta też,
O. A wczoraj pierdnąłem te grabki z ramu. Taki bardziej grafitowy, ale na słońcu się wydawał taki bardziej szary. No, jest chyba git, nie? O. Talerz zardzewiał masz, ale by to pomalował go. Myślę, czy go całego nie pomalować tak na szaro. Dość takie elementy tam przy lampach. Znaczy przy blaskach takie żółte nawet. Ten, nie wiem co tu. A, jeszcze wywaliliśmy o te, bo tam leżył. Bo zahacza w każdym ciągniku do kół. A nie wiem, co mam tu jeszcze pokazać. Może go wyciągnę później na dwór, to wam coś pokażę. Jeszcze. O, i w talerzówce wam pokażę, co robię. Stoi talerzówka, bo jeszcze nie jest wywieziona. No, kolor ma zarąbisty. To był fabryczny napis upkill i chcę go zrobić, tylko muszę sobie chyba jakiś szablonik ogarnąć. Albo pędzel mały i zobaczymy. Wziąłem szablon i przełożyłem na kanki, bo trochę odstaje. I zobaczymy, jak napisik wyjdzie. No, czołnik inaczej stoi. A czy próbowałem już raz na takiej rampie, co już się rozwaliła. I trochę ruszyłem, to trochę źle wyszło, ale zobaczymy teraz. Ten napis i tak oryginalnie nie był jakiś tak bardzo prosty, ale tu są takie lekkie może niedokształcenia, ale zaraz zobaczymy. Narzynka M8, szkół kilka M8 i kilka M10 i biały spray do talerzówy. Na pługach może jeszcze taki zrobi, ale to zobaczy się. A teraz jesteśmy w jakimś takim kebab A3. Spray i zwykły biały połysk RAL 9003. Proszę bardzo, znajdujemy się przy talerzówce, jak sama nazwa mówi, upkill. No i jest git, bo tu trzyma magnes, tutaj trzyma taśma. O, to jest taka dziadostwa, że się odkleja. I teraz tak, no to powinno wyjść ładnie, ale co? Kurde, pod słońce tu. Ale co zrobić z tym oka, że to musi być o tak? Właśnie najbardziej mi oka chodzi, no bo to... Bo ja się tego jakoś nie przykleję. Bo jak robiłem tu na kartonie gdzie zdjęcie, no to żebym się położył... te... nakrętki. A tu nie wiem co zrobić.